Przez cały rok rozgrywają spotkanie w ramach ich własnej ligi, a tuż przed świętami Bożego Narodzenia spotykają się na jednym finałowym turnieju podsumowującym sezon. Zawodnicy Żorskiej Ligi Bilardowej w minioną sobotę rozegrali turniej Masters decydujący o tegorocznej klasyfikacji. Fortuna kołem się toczy, podobnie jak Billa, choć fachowcy mówią, że szczęście ma w bilardzie drugoplanowe znaczenie. Znacznie ważniejsze są celne oko i pewna ręka. Ci panowie stworzyli swoją własną amatorską ligę w Żorach i od kilku już lat grają niemal co tydzień. Poziom wzrasta, coraz to lepsi zawodnicy przyjeżdżają i z okolic, i z Żor. Nowi zawodnicy z Żor, rozwija się to w pięknym stylu. Najlepszym tego dowodem udział w turnieju Masters Błażeja, najmłodszego uczestnika, który w żorskich turniejach startuje od tego sezonu. Mam zamiar dalej kontynuować tutaj grać właśnie na tych turniejach, bo jest to naprawdę mega sprawa. Jest naprawdę fajna atmosfera, wszyscy sobie pomagają, nie ma żadnych spięć, że tak powiem, że jest to turniej i nie wiadomo, jakie nagrody tutaj się zdobywa, każdy sobie pomaga, jest bardzo, bardzo luźno. Może w trakcie wieńczącego sezon turnieju Masters luzu było nieco mniej, bo w końcu przypieczętować całoroczną rywalizację chciał każdy, a w gronie faworytów trudno było z góry przewidzieć triumfatora. Patrząc na każdą osobę, to jest tak, że nie ma szans, żeby utrzymać jedną formę przez cały rok, nie? To jest trudno, nie? Ale bywa tak, że, bo tak jakbyśmy spojrzeli na ranking, że było tak, że przez pewien miesiąc jedna osoba tutaj dominowała, przez kolejny miesiąc kolejna osoba, także tak to wyglądało. A w sobotnim turnieju Masters triumfował Stanisław Chaba z Mikołowa, drugie miejsce zajął Żorzanin Dawid Wojdat, a trzecie Piotr Tomiczek z Bielska Białej.